Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją, która lobbuje na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jakby większość polskiej gospodarki. No i z naszą misją tym razem postanowiliśmy się udać do pana prezydenta Rzeczpospolitej. Pan prezydent to zaproszenie przyjął. Ugościł nas tu w pałacu, ale mało tego, również z uwagą wysłuchał tych naszych prezentacji. Dzisiaj jest tak, że 43% spośród państwa mikro, małych i średnich przedsiębiorców mówi, że wpływ państwa na ich działalność jest bardzo duży. No to niestety jest jeden z największych odsetków w Europie. I to pokazuje też, że jako system jesteśmy przeregulowani. Że ten wpływ państwa na wasze funkcjonowanie, biorąc pod uwagę jednak zasady wolności gospodarczej, jest zdecydowanie zbyt duży. Że państwo powinno być tutaj znacznie ostrożniejsze i tą przestrzeń wolności gospodarczej pozostawiać znacznie większą. Mieliśmy dwa cele tego wydarzenia. Po pierwsze, to komunikacja z panem prezydentem i zaprezentowanie mu stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, głównie tych wyzwań, obszarów, które chcielibyśmy zmieniać, w jakim kierunku to zmieniać. I fajnie, że ten dialog z prezydentem jest. Drugi cel to integracja organizacji sektora MSP. Mamy w Polsce setki organizacji małego i średniego biznesu, które zrzeszają na poziomie lokalnym, regionalnym, bądź to właśnie w branżach polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i my chcemy ich zintegrować, zrzeszyć. Średnie mikroprzedsiębiorstwa to silnik polskiej gospodarki. Co najmniej 60% PKB jest właśnie tworzone w tym sektorze. To od niego zależy tak naprawdę, czy PKB będzie rosło bądź nie. Tu zatrudnienie znajduje 70% pracowników i jest to prawie 99,8% wszystkich przedsiębiorstw. Także bez tego sektora, który może jest niewidoczny w takiej masie, wzrostu gospodarczego, długoterminowego i tego zdrowego nie będzie. 271 godzin rocznie przedsiębiorcy zajmuje spełnienie wszystkich obowiązków podatkowych. W Kambodży są też 173 godziny. Przedsiębiorcy w Polsce wskazują na kilka barier, ale pierwszą, o której mówią, barier wzrostu ich przedsiębiorstw, prowadzenia po prostu tych przedsiębiorstw, to są koszty pracy. I nie mówimy o kosztach pensji, wynagrodzenia, tylko pozapłacowe koszty pracy. To jest to wszystko, czym obciążona jest każda pensja pracownika, o czym nawet pracownik nie wie, z czego sobie nie zdaje sprawy. To wszystko, co przedsiębiorca musi zapłacić w związku z różnymi obciążeniami, ZUS-em, podatkami i tak dalej. I na to przedsiębiorcy mali i średni zwracają uwagę, dlatego że w ich przypadku ta proporcja kosztów jest dużo większa niż w przypadku dużych korporacji. Tam to wygląda zupełnie inaczej. A małych przedsiębiorców po prostu pozapłacowe koszty pracy zżerają. Głównym zadaniem władzy publicznej jest tworzenie warunków prawno-instytucjonalnych do działania małych i średnich przedsiębiorstw i w ogóle wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Patriotyzm gospodarczy, o czym tak bardzo często mówi obecna ekipa rządząca, powinien polegać na tym, żeby rząd polski tworzył polskim przedsiębiorcom lepsze warunki do działania niż tworzy dla nas rząd brytyjski czy irlandzki. My przedsiębiorcy umiemy sami zadbać o swój interes i go prowadzić, natomiast od władzy oczekujemy, żeby nam nie utrudniała tej działalności. Natomiast bardzo znaczącą deklaracją pana prezydenta było to, że każda nowa regulacja, która będzie proponowana, wcześniej będzie sprawdzana pod kątem wpływu właśnie na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nas jest najważniejsze, żeby władza nas widziała i nie przeszkadzała i nie komplikowała nam prowadzenia działalności. ZPP wyszło z inicjatywą, aby stać się organizacją parasolową, aby być organizacją reprezentatywną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. No zobaczymy. To jest wielkie wyzwanie dla w ogóle sektora, ale myślę, że to miejsce i udział prezydenta w tym wydarzeniu może dać nam wiatr w żagle, aby tego typu integrację i współpracę zbudować.